can run on for a long time. Run on. Zwykłe ulice końca lat 10. XXI wieku. Ciężkie i zabiegane życie, pełne wszelakich niebezpieczeństw. Odkąd sięgamy pamięcią, zawsze był jednak ktoś, kto potrafił ocalić zwykłych, szarych, choć czasami też czarnych, szczególnie po latach 70. XX wieku, ludzi. Takich osobników nazywamy superbohaterami. Byli od zarania dziejów. Wystarczy przypomnieć takie postaci jak Marek Antoniusz, Mojżesz, Henryk VI czy Raptor Jesus. Jednak nie znaczy to, że nikt dziś nie kontynuuje już takich tradycji. O nie! Trójka dzielnych młodzian z bloku przy ulicy Tego Pedała z Queen postanowiła nie dać szans złu i występku we współczesnym świecie. A pamiętacie, jak myśliśmy z Hajkiem na Mirabelki? Mamy cię w sercu, to rumiańskie w bękarcie! Tak. W każdym bądź razie ta trójka różniła się od zwykłych ludzi. Kiedy zdali sobie sprawę ze swoich paranormalnych zdolności, postanowili przybrać przydomki i zacząć zwalczać zło. Tak więc, jeden wspaniały, człowiek, który nie widzi sensu w staniu, oraz człowiek beton. Tutaj jest napisane, że ktoś się podszywa pod Rasputina. Rasputin, dwa Putin, trzy Putin. Chyba już nie ma wątpliwości, dlaczego człowiek beton. W każdym bądź razie omawiana trójka czym prędzej załatwiła sobie ogłoszenie w gazecie na pierwszej stronie po niskiej, bo rozłożonej na ratach cenie i zakupiła telefon, czekając na swoje pierwsze w życiu zlecenie. Tymczasem w najczarniejszych zakątkach. Przynajmniej siedzą gdzieś, gdzie nie ma dziennego światła. No ale właśnie. Dwaj przedstawieni goście to typki, z jakimi nie chcielibyście mieć do czynienia. Największe cwaniaki na osiedlu, można powiedzieć. Przeczytali oni ogłoszenie superbohaterów i postanowili zabawić się ich kosztem. Słuchaj, zrobimy tak. Porwiemy kogoś. Najlepiej jakoś dziewoję. Potem wyślemy im jakiś list, czy cokolwiek. I zobaczymy, czy oni nam je odbiorą. Kurde, man! Dobry pomysł. Sam raz na wakacyjną nudę. A gdyby nie byli biedni, to pewnie graliby w Tibie. Żeby było zabawniej, przyjmiemy pseudonimy, jak te cioty. Ja na przykład będę... Dwa drinki, man! A no tak! Wyrywasz na dwa drinki. A jak ja się nazwę? Słyszałem, że mam na ciebie woła króliczku. Spadaj! Ja chcę mieć coś ekstra. Jak Zbigniew Ziboniek, czy co? Wiem! Będziesz niezwyciężony sandał, bo nosisz sandały i nigdy nie zwyciężyłeś. Jak widać, nie byli zbyt kreatywni. Ty, a jak uprowadzimy tą dziewczynę? To już zostaw mnie i moim supermoc. Myślisz, że ktoś wreszcie zadzwoni? Wiesz, zawsze sądziłem, że to głupia sprawa, przecież superbohaterowie sami przyciągali zło, a nie czekali na telefon. Może oprócz odmówek. O, przypomniał się taki dowcip. W Gotham City podchodzi do Batmana typ i mówi: gdzie jest szpital Czarnuchu? A Batman na to: powiedz jeszcze raz do mnie Czarnuchu. Rozumiecie? Bo jakby on powiedział jeszcze raz do Batmana Czarnuchu, to oni by wyglądał w szpitalu. Ale wiecie co, że w sumie atomówki to chyba nie jest najlepszy przykład do naśladowania. Szczególnie, że nie mamy takich genialnych mocy. Wprawdzie ja jestem wspaniały, ale tylko na dyskach w szkole. Dobra, to skupmy się na czekaniu. Mam kogoś. Anka? Błażej? Kto? Kretynie, ale to moja siostra. I co z tego? Ona ma 14 lat. Mam 20. 20? Cholera, ona jest starsza ode mnie. Skąd ją w ogóle wziąłeś? Nie miałem czasu na skikanie po dyskach i zgarnąłem z pobliskiego placu zabaw. Zaraz. Masz 20 lat i bawisz się na placu zabaw? Huśtawki są fajne bez względu na wiek. Poza tym jeszcze się mieszczę. Matko, ale przypał. Dobra, mamy niewiastę. Wyślemy im list
i zobaczymy, co oni z tym zrobią. Mogę iść do domu? Jasne, tylko bądź jutro o tej samej porze tutaj. Okej. Chyba ktoś puka. Patrz, co znalazłem. Betty, dajże temu spokój, jeszcze czeka na ważny telefon. Ej, tu coś pisze, że jakaś Anka i prowadzenie. Po pierwsze, mówi się, jest napisane, a po drugie, to rzeczywiście list z powiadomieniem o porwaniu. Wspaniałe! To tak jak w tym dowcipie. Diabeł porwał Polaka, Ruska i nie. Przecież daliśmy ogłoszenie, żeby dzwonili. Co za kretyn wysłał kartkę? Podpisane zostało jako... dwa drużyny. I niezwyciężony Santa. Chcą się spotkać dzisiaj o 15 pod Polo Marketa. Chodźmy, musimy tam być za pół godziny. A drugą zgubił. Ej, rozumiecie? Bo jak można było zgubić? Ej, chłopaki, czekajcie! Jesteś pewien, że tu, tutaj? W sumie nie, napisali z błędem. A może w Leściu? Wciąż się zastanawiam, czemu z nami jesteś. A więc jesteście. Pewnie, nie pękamy przed takim jak wy. No dlaczego on ciągle podskakuje? On musi skakać, nie widzi sensu w staniu. A, dobra. Słuchajcie, jesteście naszymi Nemezis. Bez nas nie ma was, bez was nie ma nas. Co on pieprzy? Nie mam pojęcia, poczekajmy. No, i mamy dziewuchę. I na jutro macie nam przynieść 2 miliony złotych. Albo stanie się coś niedobrego. A skąd my mamy wziąć 2 miliony złotych? A to już mnie nie obchodzi. Albo na jutro do 16 skombinujecie te pieniądze, albo dziewczyna nie przeżyje. Ej, ale przecież to jest moja siostra. Z nim chyba naprawdę nie ma żartów. Chcą poświęcić nad swoją rodzinę. Przynajmniej powiedzcie, jak chcecie ją zabić. Powiedzmy, że przywiążemy ją do torów i poczekamy na pociąg. Wiecie, tam za miasto. Jasne. A nie możemy ich teraz po prostu złapać i będzie po krzyku? Rzeczywiście! O kur... Dzięki! Dzięki! Wspaniale! Sorry, zapomniałem. Wracamy. To nie ma sensu. Nie dogonimy ich. Jutro ich dorwiemy. Chodźmy. Ej, przypomniał mi się taki dowcip. Ale mówisz poważnie z tym zabijaniem? W sumie to tylko zabawa, ale jak będzie trzeba. Ej, we śnie! Dostanę mantę od ojca. Nie marudź! Chodź, musimy znaleźć Ankę i namówić ją na przywiązanie do torów. Gdybyś miał jakiś sposób na odbicie tej niewiasty. Możemy sporządzić portret pamięciowy, wyjść na osiedle i popytać ludzi, może ktoś ich zna. Nawet nie pamiętam, jak oni wyglądali. Jakoś tak zwyczajnie. A ty, Betty? Pewnie, że pamiętam. To jedna z moich umiejętności jako człowiek beton. Jakoś mi to zupełnie w kontekście nie leży. Ale dobra, spróbujmy. Weź jakąś kartkę, kredki. O, nie wiem. Chwila. Dobra, twarz. I teraz musi taki nosek, taki piastowski, szczupiosy. Taki piastowski, taki wciągłosy nosek, usta. I tutaj miał jeszcze, na dłoniach miał takie dłonie. I brody na brodzie miał. I ten już takie szpicaste. Włosy długie do ramion. Czerwone. I taki ten miał, tak jeszcze takie włosy na nogę. I miał 1,80 m i ze 30 kg. Gotowe! Betty, na raptor Jezusa! Przecież to jest zupełna obstrukcja, nikt tak nie wygląda! Dziwne. Tak jakbym go gdzieś już widział. A, chyba, że tak jak w tym dowcipie.
Nie! Basta! Nie będzie już żadnych dowcipów. Chodź, idziemy na miasto, pokażę ci, że nie ma takich ludzi jak tutaj. Idziemy. A ty tu zostań i pilnuj telefon. Ale chociaż jeden taki o dwóch świniach. Na piwno ktoś zadzwoni.